Sobota 21 października. Coś nam się jeszcze trafił taki jeden słoneczny dzień chyba na zakończenie sezonu, bo w inne dni jest już zimno bardzo. Dzisiaj około 20 stopni. Zaczęłam sadzić już te cebule. Jestem oczywiście głęboko w lesie, ale pierwsze czynności zrobione. Tutaj no biję się z myślami, ponieważ tu z przodu domu mam w donicach rośliny, które jeszcze kwitną i nie wiem, czy już je wyrzucać, wysadzać. Usunęłam na pewno wilce, które nie wyglądają już dobrze, nie wyglądały. Jeszcze tam od północy nie wszystkie posprzątałam, tam w ogóle jest jeszcze mega dużo do zrobienia. Jedną begonię usunęłam, ale tutaj jej drugą zostawiłam, bo jeszcze całkiem sobie radzi. Usunęłam też niektóre rude, zrudziałe, po prostu takie zardzewiałe rośliny. Kilka na przykład tych dorotek, też kilka wrzosów. Tutaj akurat był wrzos i wsadziłam kupione jakieś naprawdę tanie, zdaje się, że w Auchan, chryzantemy. Nie kupuję takich dużych, tych mega paczek, dlatego że do tego musiałabym użyć bardzo duże donice i później żal by mi było wyrzucać, także wolę takie małe. Może liczę, że postoją dłużej. Też pod spodem wsadziłam trochę cebul. Będą cebuły osłonięte tutaj z góry właśnie też. Na razie póki będą ładnie wyglądać tymi chryzantemami. Wsadziłam tu mieszankę. Zdaje się jakąś tam z Lidla, tak zwanych żółtych kwiatów, czyli tulipany, hiacynty, różne czosnki, narcyzy. Zobaczymy, jak to z tego będzie później efekt. Tu też i usunęłam tu właśnie chyba dorotki i też te cebule. Troszkę tutaj dodałam nowej, czystej, w sensie pełnej, wzbogaconej gleby. Kocankę troszkę wyczyściłam. Ona pięknie pachnie. Cudownie. Też tutaj dodałam parę cebul. Jeszcze się waham nad usunięciem tych petunii i surfini, bo wyglądają nieźle. O, dla niektórych pewnie już słabo, ale jeszcze mi żal je ruszać. Tu jeszcze te wisty, petunie. To nie są bubblegum, tylko inne, ale też z grupy wista. I też tak żal mi trochę je usuwać. Jeden mróz, ale coś słabo, więc... Oj, piesek szczeka. Też mi żal lantanę usuwać, bo może jeszcze zakwitnie. Dlatego tak się biję z myślami. Będę sukcesywnie je usuwać, ale wyniosłam już i schowałam. No tu moja lawenda w gruncie. Drugie kwitnienie, ale schowałam już tam przez okienko, może będzie widać. Sandeville. Tam z tyłu jest w garażu za okienkiem i no i agapanta, bo boję się, że mógłby po prostu się uszkodzić. Tu jeszcze też widzę jakieś kwiaty lantany, to może zostawię, nawet pszczółki latają. I jeszcze póki co zostawiam tą bugenwillę, bo nie mam po prostu gdzie jej schować. Póki kwitnie, niech kwitnie. Ale piękna jest ta lawenda. O, tutaj mnie widać. Piękna. Także takie są już pierwsze zmiany. Tu idę na tył, czyli na główną część mojego ogrodu. A przyszły nowości to do mamy, między innymi ogniki i złotliny, które złotlin mi padł w ogrodzie, więc raczej posadzę je u mamy. Być może nie lubią mojej ziemi. Może jeden jakoś tutaj sobie wsadzę. Jeszcze też zostawiam resztkę begonii. Natomiast w ziemi na pewno tutaj, bo tutaj północnej północy, czyli zupełny cień, północny wschód, irga, owoce, oczywiście liście wyjedzone przez opuchlaki i ślimaki. Nie wiem nawet, kto bardziej wyjada w tej chwili. Trudno mi tę diagnozę dokonać. Gdyby się wyłączył telefon, to przepraszam, bo pracuję nad tą pamięcią, ale nie okazuje się, że to jest takie proste, więc mam nadzieję, że coś tam się nagra.
Także nie nadążam po prostu dziadów niszczyć i o, nawet liście bergenii mi objadły. Może na wiosnę zakwitnie, zobaczymy. Liście na robinii szczeciniastej już przerzadzone. Nie są bardzo żółte, tylko pojedyncze takie żółte gdzieś tutaj kolorki. Kanny jeszcze nie schowałam. No też trzeba by tutaj posprzątać. Rozplenice kwitną. Zastanawiałam się wczoraj, jaką mam odmianę i oglądałam nawet filmy ze szkółki słowińskich, które bardzo lubię, te, które pan Dawid nagrywa. Trudno mi powiedzieć, czy to może ta Lady U, nie, chyba za mała. Po prostu nie wiem. Mam jeszcze parę owoców, które sobie tutaj czasem biorę do herbatki. Chryzantemki. Cały czas jeszcze ten kłosowiec tutaj kwitnie. Strasznie fajna roślina. Przecież mamy po 20 października. Tak samo nie usuwam jeszcze wcale nasturcji, bo tak samo daję tu kwitnąć tym zawilcom. Tu ogniki. Nasturcje, naprawdę już to mówiłam, ale cudowna roślina, wysiewana co roku i naprawdę się sprawdziła. I tak, na rabacie od lewej widać jeszcze różowe kolorki róż. Dinky Rose, piżmowa i też kolejne kwitnienie. Już myślałam, że nie będzie kwitła. Tutaj była kiedyś lampion, no, już przekwitła, a to jest po prostu rugoza, która jest z takich ze szkółek kupowanych. Kolejne kwitnienie Maxivity. Natomiast tutaj jest Happy Cheppy. I tu muszę powiedzieć, że za tymi hostami coś by mi tu brakowało. Tutaj są te róże Peace, zdaje się Lion's Rose wsadzona i druga Peace. Znaczy ta główna, ta wysoka, to nie wiemy do końca, czy to jest Peace, to jest taka inspekcja. Żona poety, Poet's Wife, tam na dole przekwitła i tu mi brakuje czegoś. Może jak przyjdą róże, bo oczywiście zamówiłam z gołym korzeniem, jak pewnie większość teraz ludzi. Będę tutaj kombinować, chociaż tam nie ma za dużo miejsca, ale no, ewidentnie tutaj brakuje koloru. Później tu na środku widać trochę na różowo pomponelle, no i dalej na prawo już kwitnienie, no końcówka, ale nadal widać kolor od róży Jazz. Tu jest pomponella, tutaj też troszkę różu od hortensji Vanilla Fresh, to jest moja druga. Niestety pięcioroniki już przekwitły. Idąc dalej, co tutaj nie jest źle, bo tutaj widać owoce ognika, a właściwie dwóch kolorów ogników i przebarwione na żółto rdestówka Alberta i jeszcze parę kwiatów nawet z rdestówki i wiciokrzewu. Także tutaj ten kącik nie wygląda źle. Właściwie chyba bardzo nawet dobrze. Także tu nie mam zastrzeżeń, ale są takie właśnie miejsca, gdzie nie bardzo. Tu fajnie wyglądają te liście piwonii, peonii. Też tutaj wielki rozgardiasz w altanie, no bo tam trwają roboty. Też kolorki od tej mojej głównej pięknej Vanilla Fresh. Tu jeszcze nawet w cieniu troszkę nasturcji. Widzę, że jest mniej w tym roku owoców róż, ale myślę, że ptaszki zjadły raczej. Tutaj wróbelki różne latają w okolicach i pewnie jeszcze inne, ale głównie widziałam wróble. Także donicę będę lada dzień już sukcesywnie przemieniać. Będę wykopywać kanny, begonie i będę wsadzać cebulę powoli, powoli, po kolei. Tu mam jeszcze wysiane rośliny dwuletnie. Nie wiem, jak przezimują. Zobaczymy. Tu tak pod ławką je trochę traktuję. Zdaje się, że parę ostróżek i naparstnic. Nigdy tego nie robiłam. Nie wiem, czy to zrobiłam dobrze, ale mam nadzieję, że przeżyją. I tu w kąciku muszę powiedzieć, że się sprawdził bardzo ten niedośpian z tą kostrzewą siną. Nic tu nie rosło, a to właśnie one przetrwały i jeszcze tutaj w donicy, gdzie też nic nie chciało rosnąć,